dzisiaj powiem Wam naszą opinię, w czym Polska jest lepsza od Japonii i czym Japonia jest lepsza od Polski, czyli plusy i minusy obu krajów. Punkt pierwszy. Rowery. Rowerku, jesteś minusem. Co? Nie. W Polsce mamy troszeczkę inne zasady jazdy rowerami. Na przykład na skrzyżowaniach, na przejściach dla pieszych. Jakoś tak mniej czuję się tratowana. Nie wiem, czy Ty też tak masz, Kitek? Prawda jest taka, że w Japonii rowery jeżdżą jak chcą. Wszędzie. Wszędzie. Jak czuję się bezpiecznie w stosunku do aut, tak do rowerów niekoniecznie. Autka fajne, rowery. No. W Polsce bardziej ufam rowerzystom. Na przykład domy nie mają ścian. Nie wiem, czy widzieliście. Dom bez ścian. Kitek. Co? No taka prawda. Wieje panu? A to może przez to, że pan szczelę zapomniał postawić? Nie, to na pewno nie. Natomiast wielkim plusem są tak zwane palarnie. Tutaj nie można chodzić i jednocześnie palić, ponieważ są za to mandaty. I to uważam jest świetne, ponieważ nie lubię, jak ktoś mi tak, wiecie, dymem papierosowym przede mną idąc dmucha. Tutaj inny wielki plus Japonii. Kara niby 1000 jenów. Niby, nie wiem ile jest dokładnie, ale nikt nie pali. Nie spotkałam się z tym, żeby ktoś szedł z papierosem. Natomiast plusem Polski jest to, że pociągi się zawsze spóźniają i nie musicie być na czas. Tak na poważnie, mega plus, bo tu nie będziecie marznąć i czekać na pociąg. Praktycznie się nie spóźniają. Mega plusem Japonii jest to, wszyscy ustawiają się w kolejkach do czegoś, na przykład do pociągu, do schodów i nie ma tego niepotrzebnego bałaganu. I nikt się nie wpycha. W ogóle nie wiem, co ty o tym sądzisz, Kitek, ale wydaje mi się, że w Polsce mamy większą kulturę ustępowania miejsca osobom na przykład starszym czy z jakimś problemem niż tutaj. Co uważasz? Osobiście wydaje mi się, że masz tutaj rację. Nieraz widziałem osoby nie ustępowały miejsca starszym, co było dla mnie mega dziwne. Myślałem, że to jest tutaj takie naturalne. Więc plus dla Polski. Jedną z fajnych rzeczy w Japonii są automeito, czyli na przykład kule. Automaty z kulkami, które są na ogromnym poziomie. Może są droższe niż w Polsce, ale mają tutaj autentyczne rzeczy markowe i nie są to żadne podróbki. SpongeBoba z Disneya. Tutaj mamy z Toma i Jerry'ego. A nawet związanym z miejscem, w którym jesteśmy, na przykład z miastem albo z jakąś kawiarnią. Sztos. Koto krewetka. Weźmy ją. Koto krewetka. Tu nie ma krewetki. Poszukałaś mnie. Jaką mamy w środku? Oto krewetka. Słuchajcie, jednym z największych plusów Polski jest to, że mamy bardzo dobry chlebek. Tu wszystko jest słodkie albo takie mało smakowe. Ja bym nazwała to takim chlebem tostowym tutaj. No, wszystko smakuje jak chleb tostowy. Plusem Japonii jest to, że oni wszystkie takie przedsionki przed domami mają tak ślicznie ozdobione. Mnóstwo doniczek, mnóstwo ozdób i nie boją się, że ktokolwiek im to zniszczy. Prędzej wiatr im to zniszczy niż inny człowiek. Chodniczki są czyściutkie, drogi są myte. Naprawdę, kiedyś widziałam, jak ktoś odkurzaczem był chodny. Nie był odkurzacza, tylko odkurzał, ale był wodą, normalnie szlapem. Tu jest brudno, tu paszek narobił. Każde miasto ma inną studzienkę. Nara ma. A jelonek. Ale u nas też są czasami takie. W pojedynczych miastach. Tak? No. A jeżeli wy widzowie wiecie, gdzie są takie studzienki, bo ja kojarzę i mam nadzieję, że to była Polska, to napiszcie w komentarzu, bo jestem ciekawy tak szczerze. Tak jak krasnale. No, we Wrocławiu i lwy. W Gdańsku. Nie wiem, czy wszędzie tak jest, ale tam, gdzie my chodzimy, bardzo bezpiecznie się czuję w tych uliczkach. Weź napisz to normalnie. Cicho, zawsze się boję, że coś przekręcę. U mnie kit zero. Twoje imię? W Japonii w wielu miejscach, restauracja, świątyniach, by wejść, zdejmuje się buty, bo tam jest czyściutko. Jak w domku. Widzowie, jest tu ślicznie, przepięknie i mamy przepiękny widoczek. No, tu jest ładnie. No, tutaj siadamy? Mhm. Ojejciu, jakie mielonki za tobą. Wow. W Japonii jest dużo takich miejsc, różnych kawiarni, które są właśnie na przykład tematyczne. Tak, albo urocze. Właśnie pan odwiedził uczył japońskiej ceremonii parzenia herbaty. Nie spodziewałam się tego tak, tutaj. Tak, Ania mi mówiła, że idziemy jeść coś smacznego. Wczoraj mnie nakłamała i powiedziała mi, że nawet rawnie. Tak miałam o niedzieli. No, zostałam oszukana jak zawsze. Ale jest to naprawdę bardzo ładnie, prawda? Ślicznie. Będziemy parzyć sami herbaty. Znaczy pan będzie nas uczył parzenia herbaty. Ja się boję. Zrobiliśmy pićku. Zrobiliśmy, ależ to w ogóle. Mówię, co mój pićku. Teraz dostaliśmy też rachunek, który trzyma jelonek. Myślałem, że to jest króliczek na początku. W Japonii bardzo ważną kwestię przywiązują do podania jedzenia. To wszystko musi być idealnie ustawione, identycznie, tak jak często na zdjęciu czy na modelu. U nas w Polsce raczej mniejszą się do tego wagę. No dużo mniejszą, może dużo. Ale co za tym idzie, u nas w Polsce dostajesz to jedzenie szybciej. Zbieramy się, no bo plusy i minusy. Minusem w Japonii jest to, że Kitek się rzadko najada. Nie wiem, to miało być moje śniadanko. Było super przeżycie, idziemy teraz na śniadanko. W Polsce, tak jak i w Japonii, w domach przeważnie chodzi się albo na bosaka, albo w kapciach. To jest super, bo na przykład w Ameryce często zakładają buty do chodzenia w domu i to jest takie dla mnie, ale nie lubię jak toalety w takich miejscach i trzeba zakładać takie kapcie do tych toalet. To mnie jakoś tak Wierzysz? No. Ej, od razu jak się nauczyłam, to już od razu kupię. Nie jest mieszadełko, to jest łyżeczka. Łyżeczka. To jest mieszadełko. Kojarzy z koreańskim. Takimi vlogami, że to macie piekarnię, na której nakładacie właśnie takimi szczypcami na paskę, a później idziecie sobie do podsumowania i do pićka. Próbujemy bułeczki z serem. To na to kładziesz? Tak. To też testujemy. To wszystko na wytrawnie w końcu biorę. Ledwo weszło do tacka. Nie wiem, ja to dla testa biorę wszystko. W Polsce mamy naprawdę pyszne owoce i tanie w porównaniu do Japonii.
kitka jest to, a moje jest to. A, i w Polsce. Jak byliśmy w Ameryce, słyszeliśmy od kilku osób pochwały na temat jedzenia. Podróżując trochę po świecie, stwierdzam, że w Polsce mamy naprawdę dobre jedzenie w różnych kawiarniach, restauracjach i jadłodajniach. Serio. A za granicą, jak jesteśmy, czasem mam obawy. To jest ich melonowy chlebek, bardzo tutaj popularny. Ale szczerze, z marketu mi chyba bardziej smakowało. To jest purin, tak jak pompon purin. A tu mamy purin w środku. To mnie ciekawi. Osobiście nie jestem jakąś super fanką tego. Jest takie okej. Ich smaki też mi oczywiście bardzo smakują, ale są o wiele delikatniejsze niż u nas w Polsce. I mniej słodkie. A i woda często w lokalach jest w ogóle za darmo. Nie do zamówienia. Zielonkowy sklep. Jak tu ładnie. Patrzcie, jak tu ślicznie pokazane. Każde jedzonko jest pokazane, jak wygląda. Gdzie jest zielonkowy? Zielonkowe rzeczy. Zielonkowe rzeczy. Jest Stitch. Stitch Nara. Stitch Nara. Stitch. No. Faktycznie. To właśnie to fajne. W Polsce zawsze, jeśli chcecie wyrzucić jakiś papierek albo butelkę do kosza, to macie ich pełno. W Japonii praktycznie nie ma żadnych. Czyli Polska lepsza. Jedzonko też mam lepsze, mówię wam. No jedzonko mi się wydaje, że tak. Jedzonko mamy bardzo dobre, w sensie kuchnie mamy różne. Polska się bardzo dobrze rozwinęła pod względem kulinarnym. Tak, i nasze pierożki. Tak, więc mamy bardzo dużo dobrych jedzonek różnej kuchni. A tu najlepsze jest sushi. Dzień dobry. Hello. Dzień dobry, panie Jelonku. Cześć. Nie mam jedzonka, więc się zbyt nie chcę przeszkadzać. Cześć, ziomuś. No nie mam jedzonka. Cześć, ziomuś. Serio nie mam. Co u ciebie? Ale ja ci powiem, kitek dobrze ma w plecaku. Jest? Kitek ma w plecaku jedzonko. No. Dzień dobry. A, bo nie mam jedzonka. Co u ciebie słychać? Jak się bawisz? Ma nas gdzieś. Dobra, ziomuś, my lecimy, papa. Wow, jak ładnie. Jakby tak posąg. W Japonii bardzo często reklamy jakichś kosmetyków, wydarzeń czy wszelkich innych rzeczy są robione w stylu anime. To Daji Great Buddha Hall. Jesteśmy właśnie i będziemy sobie zwiedzać. Kupiliśmy sobie bileciki dwa. Drogę. Majestatycznie, moi drodzy. On jest ogromny. To jest giga posąg. Dżambosek. On jest ogromny. Obecnie jesteśmy tutaj, a zaraz przejdziemy jeszcze tutaj. To jest taka wielka makieta i tu też jest ogromna makieta, zobaczcie. To jest tył pana posąg. Jego w Japonii na różnych stacjach oraz w świątyniach można robić stempelki. Tu w ogóle kupiłam i od razu pan tutaj też wykonał. Stempel? No. I teraz tutaj zobaczymy, jaki będzie i może jeszcze uda się na stacjach kolejowych porobić te pieczątki. To jest moja pierwsza w życiu. Zobaczmy, czy się uda. I stresuję się. Mocno. Okej, udało się. I teraz drugą zamykamy i próbujemy. Dobra, udało się. Cieszę się bardzo. Taka pamiątka jest po prostu niesamowita. I tak kupuję przekąski dla naszych jelonków. Tak, będą mi machać główką. Ja się ich trochę boję, więc wiesz, kitek ostrożnie. No, tutaj pana już zaatakowały. One są gładne. Kolejeczka odeszła za panem, to teraz kitek. Przodujesz, bo pan przed chwilą zabrał część, gromadkę. No, to jest dla mnie do jedzenia. A, to smacznego. Dzięki. Dzień dobry. Jest pani głodna? No to proszę bardzo. O, uwaga. Zaczyna się, proszę państwa. Dzięki, już, proszę. Tych chyba nie miałam. Uroczo. O, matko, już, spokojnie. No, już bez. Ej, gdzie? Co mnie śledzić już? Ty, Stefan, słuchaj. On ma kanapkę w plecaku. Ej, ślicie, ej, spokój, mam trzy ostatnie. Ty jeszcze nie miałaś, trzymaj. Ujecie. Nie wiem, czy ty miałaś. O, ty, co mnie gryziesz? Mówiłam, ja się na to nie piszę. Pupę mnie ugryz, nie ma, koniec, nul, nic. Przykro mi, ja nic nie mam. Ugryzły mnie. No wiem, dlatego ja powiedziałam, że ja tego nie robię. Tyłek mnie ugryz. A ty co się tak patrzysz? Co się tak patrzycie? Nie? Co wy tam mówicie, ej? Możesz jej nie podsłuchiwać? Chyba się pokłóciły. Jest... Ogromnym plusem jest strasznie duża powszechność tych automatów z napojami. I macie i na zimno, i na ciepło. Są przepyszne, są tańsze. No chyba, że jesteście przy świątyni, to są droższe. Można je naprawdę spotkać na każdym kroku. Ogromnym plusem dla Japonii są publiczne toalety, które są zawsze darmowe i przeważnie czyste. W Polsce nawet na dworcu kosztują fortunę, jeśli chcecie sobie rączki umyć. Bo czekacie na pociąg, który się spóźnił 2 godziny, żebyście wy się nie spóźnili. Aha, tak, da, no właśnie, nie spóźnijcie się. A przy okazji idę siku, ale oddaję ci mikrofon. W muzeum znaleźliśmy kolejne pieczątki. Znów się przyda. Kolejne stempelki gotowe. Później sobie wkładam wszystkie bileciki, to i powklejam. Kitek mimo, że się pokłócił z Kirbim, to nadal próbuje, ale mamy już kulę. I tego słodziaka. Dzięki. Wow. Prawie spadł ten tutaj konduktor. Tak prezentują się wszystkie nasze łupy. A tu jest nawet Kedrio. Tak mała, takie zestawy, to się zamyka i to jest zestaw właśnie z różnymi pastelami, farbkami. Uwielbiam te zestawy, kiedyś mój tata kupił mi i mojej przyjaciółce. To było sztos. Mam wrażenie, że u nas w Polsce jest większa różnorodność, jeśli chodzi o strój. Tutaj każdy jednak się ubiera właśnie w takich szarościach, oczywiście elegancko, ładnie, schludnie, ale mi się wydaje, że u nas w Polsce można tak na luzie sobie odtworzyć swój własny styl i jest tego znacznie więcej. Oczywiście nie mówię o Tokio, tylko mówię o takich mniejszych dzielnicach. A mało tego, mam wrażenie, że jest mniejsza rygorystyczność u nas w stosunku do wagi,
poglądów, pracy i tak dalej niż tutaj. To wszyscy mają mundurki. Tak. W Japonii wszystko jest takie mega urocze i nawet te wejścia są takie mega cute i malutkie, bo wszyscy są tutaj malutedy. Nie zauważyłam. Zatrzymaliśmy się właśnie na taki późny obiadek i słuchajcie, kolejnym plusem w Polsce jest to, że można łatwo nawiązać znajomości, na przykład wychodząc gdzieś na miasto, a tutaj zauważam, że wszyscy są bardzo mili i bardzo pomocni, ale raczej takich dłuższych znajomości ciężej. W Polsce mamy dużo, bardzo dużo różnych wegańskich, wegetariańskich knajpek. Tutaj jest ich niewiele, akurat znaleźliśmy taką, więc sztosik. Mamy tutaj jakiegoś takiego bowla z różnymi rzeczami. Kitek ma bardziej takie taco. No, jeszcze tutaj mam ryż mój różowy. O matko, jest fioletowo-różowy, jaki jest ładki. Ale bardzo rzadko trafić w ogóle na takie miejsce. W sumie jestem pierwszy raz, więc dobra, zobaczymy, ja jak powiem, smakuje. Ja powiem minus. W Polsce przynajmniej jak jesteś w restauracji, to ci zrobią jedzenie, a ty musisz sam sobie przygotować. No taka prawda, no. I w ogóle siedzimy sobie na nóżkach i spróbujemy tego żarełka. No powiem tak, u nas wegetariańskie jedzonko jest takie 10 na 10. To jest okej. Ale ważne, że jest. Sam muszę gotować. Ale w Japonii wygrywają spacerki, bo my tutaj dziennie robimy 14 tysięcy kroków, 16, 10, 11. No, wszędzie się da łatwo dojść, ale też transport publiczny jest bardzo fajny. Sushi w japońskich marketach jest 10 na 10. Oczywiście pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie nasza opinia. Nas, którzy mieszkali tylko w Polsce jakieś 20 parę lat, a w Japonii aż 3 miesiące. Dzień w Narze już prawie skończony, lecimy do Kyoto. Oj, widzę, jest ciężko, nóżki mnie bolą już za dużo. I tak, jedna i chodzenie to jest za dużo. Co?